krótki filmik już z C-klasy. Nie widać teraz, ale jest 109 tysięcy dokładnie przejechane. Pakiet AMG wewnętrzny, zewnętrzny, co jest bardzo fajne. Elektryka foteli, grzane fotele. Tutaj elektryczne ustawianie kierownicy. Zaraz Wam pokażę tutaj na zewnątrz. Taki fajniejszy system audio. I Wam powiem, no takie subiektywne i moje pierwsze wrażenie. Mercedes jakoś taki chyba bardziej komfortowy. Ten ma akurat pół skóry, tamta miała skóry w całości. Taki to ma wygląd. Zobaczymy bagażnik. On nie ma tutaj, będzie miał na pewno, ja, on ma tylko taki dodatkowy schowek. Bagażnik wydaje mi się płaszczy niż w A4, ale z dodatkowym schowkiem, no nie ma oczywiście wcale koła. No i dodatki AMG, czyli zderzak AMG, ten tylny dyfuzor, alufelgi, no i cały ten środek też zobaczcie. Kierownica, no, to według mnie prezentuje się zupełnie inaczej. Samochód już byłby na pewno kupiony. Tylko jedyna wada jaka jest, on posiada silnik 136-konny, a nie 170-konny. I to tylko jest właściwie jedyny jego minus dla potencjalnej przyszłej właścicielki. Ale tak, samochód naprawdę, naprawdę piękny. O, co ciekawostkę Wam pokażę. On ma przebiegu 109 tysięcy. I ma założone nowe tarcze na wszystkich kołach, nowe klocki. A Audi miało 77 tysięcy i miało tarcze już i klocki do wymiany. Także widzicie, no niekoniecznie trochę większy przebieg musi oznaczać większe wydatki. Może być zupełnie przeciwne. Tu są też tarcze AMG, czyli nawiercane. Jedyna taka różnica, że Audi A4 po odpaleniu wydawała się cichsza, Mercedes po odpaleniu natomiast był głośniejszy. Z tym, że ja nie wiem, czy tej A4 nikt nie oglądał, a Mercedes był zimny silnik, bo tam nie sprawdziłem. I wiem, że tu go nikt nie oglądał, ale teraz jak już to chodzi, to się bardzo, bardzo uciszył. Tak to wygląda pod maską, zaraz to jeszcze przemierzymy, chociaż na oko nie widać nic. Pokażę Wam jeszcze oponę. Kawał opony, bo to 18, ale ładna. No ja już jestem po pomiarze lakieru, nic nie było malowane. Zobaczcie te światła, to jest full LED. Plus taki, że pięknie to wygląda, pięknie świeci. No minus, jak to się zepsuje, no to nie jest jak ksenon, że wymienimy żarnik. Tylko trzeba wymienić całą lampę. Lampy widzicie 4 luty 2016. Prawa 3 luty 2016. Silnik naprawdę jest suchy. Ja jakoś jestem bardziej do Mercedesa przekonany akurat. Bo jak wiecie, fakt, że silnik jest słabszy, ale jak wiecie, te auta na taksówkach w E-klasach potrafią zrobić naprawdę po 700 do 800 tysięcy kilometrów, 97 tysięcy wymiany oleju. Zaraz zobaczymy, co stoi w książce. Już jesteśmy na jeździe próbnej. Koni, no. Zawsze mogłoby być więcej. Tam pani już się szykuje.
ale ten pakiet AMG robi bardzo dużo. Dobra, ja teraz siedzę z boku. To przynajmniej jestem w stanie coś tu nagrać. Jechałem w tamtą stronę, pani wraca z powrotem. Was finden Sie? Schönes Auto, bequemes Auto. War ein bisschen zu wenig Leistung. Aber ich glaube, das langt. Für die Straße in Deutschland langt das. Bo tak jak wam mówiłem, 136 koni miał być za słaby. No a tutaj jest 136 koni, ale znowu ten pakiet zewnętrzny i wewnętrzny AMG Line no robi taką robotę, że być może lepszy, słabszy, a lepiej wyglądający. 170 koni, no to już wiadomo, jest na podwójnym turbo, czyli jak się coś tam popsuje, no to ewentualnie będzie zawsze trochę droższy do eksploatacji. Inne wtryskiwacze są tam, no 136, no to raczej taki dość pancerny silnik powinien być. Dobra, jedziemy dalej i zobaczymy, czy decydujemy, czy jedziemy do drugiego miejsca. Dobra, pojeżdżone było. Już tak dla mnie osobiście jedyna jakaś może wada, no nie wiem czy wada, no taka już po prostu cecha tego samochodu z tym pakietem AMG. Przez te felgi i przez tą inną charakterystykę zawieszenia, no jest stosunkowo twardy. No ale to jakby już mówię, nie wada, tylko no tak jest w tej wersji. Ale naprawdę bardzo ładny samochód, nic nie malowane, wszystkie szyby oryginalne, żadnych rys, jedynie jest z takich uszkodzeń wizualnych prawa lewa felga zarysowana. Tu możecie sobie zobaczyć te tarcze, naprawdę ładne, musiały być wymienione, bo tak nie mogą wyglądać tarcze po przebiegu 109 tysięcy kilometrów. Ten jest nie 16, tylko 15 rocznik, ale tamten ma 109 tysięcy przejechane. Ten ma przejechane 80. Z tym, że już to nie jest AMG Line. Czyli widzicie, zderzak jest trochę inny. To zacznę od mniejsze ma dziury, mniej taki agresywny jest. Mniejsze ma te dziury na kratki. Ale reflektory też są LEDowe. No oczywiście felga, no to nawet w połowie nie jest taka. Tamten kosztuje 18 900, ten będzie kosztował chyba 17 900, jeszcze dokładnie nie wiem, ale jest nie 110, tylko 80 tysięcy przebiegu. No felga nie 18, tylko 16. Już wchodzimy do środka, no nie ma skóry, no i patrzymy, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy na kolejnym miejscu. Tamtego Mercedesa na dzień dzisiejszy nie kupiliśmy. A to dlatego, że no, głównie rozeszło się jednak o tą moc silnika, że te 136 koni, a nie 170. Tu będziemy oglądać następne. No też tutaj jest dużo Audi, ale też jest dużo właśnie tych C-klas. Poza tym mogę wam powiedzieć, że ta C-klasa AMG no, wygląda bardzo fajnie, bardzo tak kozacko można powiedzieć, ale zawieszenie no, jest troszeczkę twarde, plus jeszcze ta duża felga. No i ktoś tu ogląda, muszę się schować. Dobra. Także tak to wygląda, no zaraz oglądamy następne, ale w ogóle co mi się nasuwa, że jest już godzina, o ja nie mam teraz zegarka, ale gdzieś około godziny 16, tak 16, byliśmy tam na tym pierwszym miejscu rano i tak naprawdę powiem wam szczerze, że oglądaliśmy tylko 3 samochody, 2 Mercedesy C-klasy, 2 Mercedesy C-klasy i jedną Audi A4, a jazdę próbną odbyliśmy tylko na jednym samochodem, jednym Mercedesem i wam powiem, że tak po prostu zeszło czasu, nie? Więc
ja nie wyobrażam sobie, jak są robione te wycieczki, gdzie jeździ po kilka osób z jednym człowiekiem dosłownie na 5 godzin do tego Berlina i ten człowiek jeszcze w tym czasie nagrywa filmy. No to jest niemożliwe, żeby to dobrze zrobić. Dobra, wchodzę do środka. Krótki widoczek, jak to się mniej więcej prezentuje. No to jest C-klasa, ale taka niebieska to nas nie interesuje. Najlepiej szara albo czarna. Też nie wiem, chyba nawet więcej niż w tym pierwszym miejscu tych aut, tak to możecie zobaczyć. Musimy tu coś wyszukać i skoczyć po jakieś kluczyki. Nie wiem, czy to widzicie. Ile tego tutaj jest? Że tam jest, chyba tutaj nie ma poukładane, znaczy też to są w sumie same Audi, ale chyba Mercedesów rząd widzę tam, ale chyba tam w tamtym pierwszym miejscu było to lepiej urządzone, jeżeli chodzi o taką segregację. No tu są chyba Mercedesy, to zaraz może coś uda nam się obejrzeć. Kolejna sztuka, no wydawałoby się, że problem rozwiązany, bo 220 diesel, czyli 170 koni, Avantgarde, no nie AMG Line, tylko Avantgarde, łącznie pakiet zewnętrzny i zewnętrzny, bo to teraz też, nie wiem czy wiecie, można to wszystko mieszać, może być w środku Avantgarde, na zewnątrz AMG i odwrotnie, no dość fajny, chociaż kolor srebrny nie jest tutaj dla klientki faworytem. Pół skóry są, no to troszkę jest biedniejsza wersja niż tamten. O, fotel zniszczony, to nawet nie będziemy brać kluczyka. No ale jest to też problem, bo to już ma 136 tysięcy przebiegu, tamten miał 109, no i takie przebiegi rzędu 110-120 tysięcy to już raczej na dzisiaj są przebiegi graniczne. Wam powiem, przyglądam się dalej temu Mercedesowi, no i już ogólnie bez mierzenia miernikiem widzę, że błotnik jest malowany. Zobaczcie, jak jest uszczerbiona szyba. Tego oczywiście nikt nie podawał na internecie. Jest bardzo przyniszczony fotel, gdzieś tam drzwi są odbite. Także na miejscu też jest całkiem co innego niż w internecie.
także 1000 tańszy, 1000 euro, ale gorszy. Tak trzeba to powiedzieć, że to nie chodzi tylko o wyposażenie. Nawet kluczyków nie bierzemy, nie oglądamy. Niebieski, paskudny kolor w ogóle nie wchodzi w grę. Idziemy dalej. Ja już jestem w drodze powrotnej. Mam nadzieję, że relacja Wam się podobała. Jest godzina po 18 już, czyli byliśmy do samego końca, aż do zamknięcia. Chciałem Wam też powiedzieć, że to był też bardzo wyczerpujący dzień i jak widzieliście, oglądałem tylko tak naprawdę oglądałem i w jakiś tam sposób testowałem tylko 4 samochody i zobaczcie, że cały dzień zszedł, mając ze sobą jedną osobę. Także te wszystkie wyjazdy do Berlina, gdzie zabiera się kilka osób i gdzie wyjazdy organizowane są na pół dnia, no to naprawdę możecie sobie wyobrazić, jak to tam wygląda. To po prostu nie ma szans, żeby coś naprawdę dobrze zobaczyć, a tym samym coś dobrze kupić. Także to by było na tyle dzisiaj. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem dla Was. Trzymajcie się, do następnego filmu. Czołem!